przydać temu spotkaniu. I ja chciałbym tutaj dwa takie zamknięcia zrobić. Dwie pieśni, z których ostatnia będzie dedykowana ojcu Tomaszowi II. Głupio tak mówić, jest Tomasz I, dla mnie to był pierwszy Tomasz Pawłowski, ale to Tomasz Aleksiewicz modlił się za mnie chyba najbardziej, kiedy byłem bardzo chory, za pośrednictwem mojej mamy, bo to mama chodziła na spotkania ojca Tomasza Aleksiewicza. Tak się stało, że Jan, najmłodszy z nich, odszedł pierwszy, a potem odszedł nieco chyba starszy od Jana Tomasz Aleksiewicz, a na końcu przeżył wszystkich Tomasz Pawłowski. Tamci umarli w miarę czynnym życiu, natomiast Tomasz umarł już no, w takim stanie ostatecznie rzeczywiście krytycznym, ale on długo był w domu opieki, nie w zakonie, w domu opieki, ale w domu prowadzonym bardzo dobrze, przez zakon opłacanym, takim, gdzie miał niesamowitą swobodę, aż zanadto. I czasami potrafił się wykraść na swoim wózku w teren, pod górkę, no i zawisnąć między krzakami. Tak mu się zdarzyło raz czy drugi i sprawiał kłopot swoim opiekunom, ale jednocześnie oczywiście, że ewangelizował, prosił o książki, prosił o gazety i rozdawał je, i rozdawał zadania właśnie w tym domu, no powiedzielibyśmy starców, w domu opieki, gdzieś pod Rzeszowem, daleko stąd, a jeszcze dalej od Poznania, z którego wyszedł. Ale najpierw pieśń Neobarska, a potem ta dedykowana szczególnie Tomaszowi Aleksiewiczowi, no, animatorowi, twórcy Jerozolimy, czyli wspólnoty charyzmatycznej, z którą nie wiąże mnie nić wspólnej liturgii, umiłowania tego samego sposobu wielbienia Boga, ale niewątpliwie nić podziwu dla nich i serdecznej przyjaźni i miłości wobec nich, mówię nich, czyli wielkiej, promieniującej grupy pięknych ludzi, którym Tomasz Aleksiewicz przewodniczył. Ciemne dnie, wicher dmie, z chmur wypada grom. Zdrada chce nająć mnie w służbę panom dwom. Cóż mi więc zostaje? Idę tam, kędy mam wiekuisty ból, wiekuisty dom. Nie chcę zdrad, rad nie rad, na pochyby luzom. Wolę krzyż ponieść niż służbę panom dwom. Cóż mi więc zostaje? Idę tam, kędy mam wiekuisty dom. Mówią, stój, na nic bój, przeciw mówcom stom. Mówię sam, jakże mam służyć panom dwom. Cóż mi więc zostaje? Idę tam, kędy mam wiekuisty dom. Bo tam blask Bożych łask świeci wiecznym dniom. Wierz w świetle cnót, Boży lud widzi chwałę swą. Cóż mi więc zostaje? Idę tam, kędy mam wiekuisty dom. Gdzieżbym śmiał rajski dział i do niebios prom stracić przez grzeszny kres służbę panom dwom.